Witam serdecznie. Czy lubicie nóżki w galarecie? Dzisiaj pokażę mój rodzinny ulubiony przepis na ich lżejszą odmianę, czyli na kurczaka w galarecie. To tradycyjna, mniej tłusta przystawka, w dodatku przepyszna. Święta, uroczystości rodzinne, imprezy czy codzienna kolacja zawsze znajdzie swoje miejsce na stole i zawsze cieszy się powodzeniem. Składniki. A zatem do dzieła. Kupuję kurczaka z chowu bez antybiotyków albo wiejskiego z pewnego źródła. Kurczaka wcześniej pokroiłam i teraz usuwam tłuszcz. Tyle tłuszczu mniej odłoży się w formie fałdek w boczkach domowników. Przepłukane pod bieżącą zimną wodą kawałki kurczaka przekładam do garnka. Wcześniej kurczaka wymoczyłam w zimnej wodzie, kilkukrotnie zmieniając wodę, aby usunąć krew. Wlewam do garnka około 1,5 litra zimnej wody, aby zakrywała mięso z warzywami. Dodaję pietruszkę i marchew. Kroję na pół lub wkładam je w całości, aby podczas długiego gotowania nie rozgotowały się. Seler i listki laurowe. Ziele angielskie i ziarenka pieprzu. Dodaję łyżkę octu i łyżkę soli i włączam palnik. Unikalny aromat i smak zapewnia opalona cebula. Opalam ją nad palnikiem gazowym przez około 5-6 minut, dopóki skórka nie zczernieje. Dodaję cebulę. Gotuję przez godzinę i 15-20 minut, aż mięso będzie miękkie na małym ogniu. Minęła godzina i 20 minut. Sprawdzam widelcem, czy mięso jest miękkie. Jest. W takim razie z garnka wyjmuję marchew i mięso. Marchew i mięso zostawiam do ostygnięcia. Marchew przestygła na tyle, że nie parzy w palce i mogę ją już pokroić na drobną kostkę. Pokrojoną marchew wrzucam na dno naczynia na galaretę. Siekam trochę natki i wrzucam na dno naczynia. Kroję pozostałą marchew. Oddzielam mięso od kości i chrząstek. Kroję na mniejsze kawałki i przekładam do miski. Kolejny kawałek kurczaka, tym razem z piersi. Ugotowane mięso z całego kurczaka pokrojone. Trzeba je wymieszać, aby suche mięso z piersi kurczaka zmieszać z wilgotnymi kawałkami mięsa z nóg. Kurczaka przekładam do naczynia. Z tego kurczaka wyjdą 3 galarety. Oczywiście zależy to od wielkości naczyń.
Na wierzch kładę kawałki marchwi. Siekam natkę. Posypuję posiekaną natką. Wybieram z garnka w sumie litr wywaru, który przecedzam przez sitko. Przecedzony litr wywaru zagotowuję w oddzielnym garnku. Przeciskam ząbki czosnku przez praskę. Przeciśnięty czosnek solę i siekam nożem. Robię to, aby czosnek był bardziej aromatyczny. Wywar się zagotował. Zdejmuję go z palnika. Po chwili dodaję żelatynę, mieszając trzepaczką. Po chwili dodaję czosnek i mieszam. Wywarem z żelatyną i czosnkiem zalewam przygotowanego kurczaka, tak aby całość była całkowicie przykryta. Naczynia zalane żelatyną. Po ostygnięciu wkładam je do lodówki, najlepiej na całą noc. Na drugi dzień galaretą z kurczakiem można się powoli delektować. Jest przepyszne. Mniam, mniam. Jem ją skropioną octem jabłkowym i z kromeczką chleba, ale można też ją podawać z sokiem z cytryny albo z chrzanem. Dajcie znać, czy wolicie galaretę z drobiu, czy galaretę z nóżek wieprzowych. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych przepisów. Daj znać, na jakie przepisy czekasz.